Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na Kutrze. Kolejny raz łowimy sobie dorsze w naszym polskim Morzu Bałtyckim. Mam straszną chorobę morską. Nie teraz, miałem na wcześniejszym rejsie. W zasadzie dużo nie zdążyłem sobie, nie dałem rady powędkować, bo cały czas miałem wymioty. Słuchajcie, no więc tak, co mnie dzisiaj uratowało, tak? Bo to pewnie jest istotna sprawa, istotna rzecz, o którą wy będziecie pewnie się pytać i podejrzewam, że to będzie jeden z najczęściej oglądanych kanałów, ponieważ bardzo dużo ludzi ma problemy z tym. Naprawdę, nawet stare wilki morskie mają taki dzień, że mają po prostu gorszy dzień. Słuchajcie, no więc tak, pierwsze co, to takie mamy ziołowe tabletki Avioplant. Słuchajcie, jedynym składnikiem tej tabletki jest korzeń imbiru, więc naprawdę bardzo warto sobie tutaj to wziąć, nie zaszkodzi na pewno. I ja dzisiaj wziąłem sobie jeszcze dwie tabletki Aviomarine, mniej więcej półtora godziny przed wypłynięciem. Na tą chwilę, wiecie, jest bajeczka, jest bardzo fajnie. Tak jak widzicie za moimi plecami, o, już są jednostki inne, czyli jesteśmy na dobrym łowisku. Za chwilę szyper da nam znać, żebyśmy mogli zacząć wędkować. Dzisiaj mnie te tabletki poratowały, uratowały. Mam nadzieję, że sobie sporo powędkuję i będzie zarąbisty dzień. Jeszcze można sobie zastosować lokomotyw. Ja dzisiaj tego nie testowałem, ale przetestuję to dla Was. Jeżeli dzisiaj pojawią się jakieś komplikacje zdrowotne w moim przypadku, to jak najbardziej skorzystam też z tych tabletek następnym razem i Wam powiem po prostu, czy jest jakaś różnica. Słuchajcie, jest godzina 12, mamy posiłek, kiełbaska, sztarda, są bardzo smaczne, wiecie, gorący posiłek teraz w takich warunkach listopadowych, bardzo wskazany. Wracając do tematu tego, że no nie za bardzo się czułem na ostatniej wycieczce. Teraz jest wszystko ok, mam apetyt. Tak, zatem nie wyszło, podejdźcie, poczekamy. O, szyper woła na kiełbaski. Teraz jest dobrze, czyli słuchajcie, no naprawdę nie ma co się szczypać, trzeba jakieś tabletki wziąć, bo ta przygoda morska no, skończy się bynajmniej kiepsko i lepiej coś jeść. Ale jakaś przygoda jest. O, tu pan mówi, przygoda jakaś jest. Tak, tak, całe 10 godzin patrzeć w słońce, ja wolę łowić. Trzymajcie się.